Witajcie widzowie w kolejnym filmie na kanale. O wojnach kronów mogliśmy usłyszeć po raz pierwszy już w Nowej Nadziej, gdy Ruk zapytał Obiłana, czy w nich walczył, na co ten odpowiedział, że tak. I na wyjaśnienie tego, czym ten konflikt tak naprawdę jest, trzeba było poczekać aż 25 lat do pymy epizodu drugiego. Jednakże zanim to nastąpiło, to w prężnie działającym wtedy Expanded Universe, czyli obecnych legendach, powstały różne wizje tego, jak ten konflikt miałby wyglądać. No i dzisiaj o tych wizjach wam opowiem, także bez spędnego przedłużania, przejdźmy do rzeczy. Na początek jedna istotna kwestia, czyli to, że pomimo iż te wizje na kształt warunkronów faktycznie powstały, to żadna z nich nie jest kompletna, czyli nie mamy jakiejś książki lub komiksu, które by opowiedziały tą historię tak od początku do końca ze wszystkimi szczegółami. Jedyne czym dysponujemy to różnymi wspominkami tej wojny u różnych twórców i na ich podstawie możemy stworzyć jakiś własny obraz. Chociażby przykład z komiksowej serii Star z roku 1987, gdzie w trakcie jednej z misji Leia trafia na planetę Mandalorian, a tam spotka mężczyznę o imieniu Fen należącego do tzw. obrońców Mandalor, w frakcji, której zadaniem była obrona planety. Swą drogą pojawia się ona również w kanonie za sprawą serialu Bejanci. I według tego co powiedział napotkany przez Organę wojownik, to obrońcy Mandalor walczyli w wojnach Kronów. Jednakże w tym wypadku jedynie słyszymy nazwę tego wydarzenia, a nie poznajemy żadnych konkretnych informacji na jego temat, poza tym, że Mandalorianie mieliby brać w nim udział. Jest jednak inny dzieło w legendach, z którego możemy wyciągnąć trochę więcej, a jest nim kultowa już Tryogia Frauna. Pomijając kwestię tego, że wątek kronowania odgrywa w niej kluczową rolę, do tego wrócimy później, to pada tam sugestia, że Wojny Kronów miałby się rozgrywać wcześniej niż od 22 do 19 roku przed Bitwą Jawin. W drugiej części trilogii, noszącej tytuł Ciemna Stona Mocy, możemy przeczytać, że ja odkrywa, iż pewne wydarzenie miało miejsce właśnie w trakcie Wręczonów 44 lata temu. A że akcja z książek rozgrywa się 5 lat po epizodzie 6, czyli w 9 roku po bitwie o Jawin, to cofając się o 44 lata, dostajemy rok 35 przed Okiem Zerowym. Nie wiemy jednak, czy jest to data rozpoczęcia, zakończenia czy po prostu trwania wojenkronów. Jednakże, wychodząc na chwilę poza teologię fauna, możemy poznać inną datę zaproponowaną przez Timothy'ego Zana. W książce pod tytułem Wizja Przyszłości, w której przeskakujemy o 10 lat w przód, czyli do roku 19 po bitwie o Jawin, słyszymy o pewnym mężczyźnie żyjącym w erze wojenkronów 60 lat temu, czyli w 1941 roku przed bitwą o Jawin. Możemy dzięki temu przyjąć, że konflikt musiałby się zacząć najpóźniej właśnie w roku pierwszym, a skończyć najwcześniej w trzydziestym piątym, ale oczywiście daty wybuchu i zakończenia mogły być inne. I wracając już do tylogii Frauna, to tak jak powiedziałem wcześniej, wątek kronowania odgrywa w niej kluczową rolę, co daje nam ogromną możliwość poszerzenia wizji jak wyglądały wojny kronów. W wielkim skrócie, cała tylogia skupia się na walce Imperium pod wodzą Wiekiego Admiała z nową Republiką. Problem w tym, że siły imperialne były bardzo osłabione, wobec tego Cheese postanowił je uzupełnić za pomocą kronów. Do ich stworzenia zostały wykorzystane cylindry kronujące były one najszybszą metodą kronowania, ponieważ z ich pomocą wyprodukowanie dorosłego człowieka zajmowało jedynie rok, gdzie Kaminoanie potrzebowali na to 10 lat. Do tego zdobycie cylindrów z nie było aż takie trudne, wystarczyło być wystarczająco zamożnym. Niestety klony stworzone w tak krótkim czasie miały pewną wadę, mianowicie popadały w szaleństwo. Świetnym tego przykładem jest będący istotną częścią tej historii Halls Sabot. Był on krony mistrza Jedi o tym samym imieniu stworzonym przez Papatina, dostał za zadanie pilnowanie góry Tantis, będącej w regionach Skarbcym imperatora. Fron od nas, skabiec, i poza zabraniem znajdujących się w nim cylindrów z Pati zaoferował Horusowi, by do niego dołączył i pomógł mu w walce. Szalinc propozycję przyjął pod warunkiem, że w zamian za to wieki ad miał dostarczyć i leje. Gdyż ten chciał przyciągnąć rodzeństwo na ciemną stronę mocy i uczynić z nich swoich uczniów całkowicie podległych jego woli. Niestety Fanowi nie udało się ich sprowadzić, a do tego z biegiem czasu szaństwo Horusa coraz bardziej się pogłębiało. Przestał słuchać poleceń Cheesa i do tego wymyślił sobie, że go obali i przejmie władzę w odrodzonym imperium. A oprócz tego, jako że bardzo chciał mieć ciłka po swojej stronie, postanowił stworzyć krona młodego Skyrookea. Użył do tego próbki pobanej z ręki odciętej mu przez Wejdea w trakcie pojedynku w mieście w chmurach. Koniec końców, zarówno Kron, jak i sam Horus zostali zabici przez Mary Jade, ukochanego Luka. Natomiast co do kwestii szaleństwa Kronów, to Fraun znalazł na nie sposób. Wykorzystał do tego Isamir, stworzenia będące w stanie stworzyć bombel, w którym moc nie istniała. Dzięki temu Krony nie popadały w szaleństwo, a do tego można było je stworzyć w o wiele krótszym czasie, czyli od 15 do 21 dni. I to są wszystkie najważniejsze informacje, jakie możemy wyciągnąć z drogi Frauna. Teraz spróbujmy coś z tego ulepić. Przede wszystkim w tym scenariuszu to klony miałyby być tymi złymi. No bo zobaczcie, skoro wyprodukowanie armii nie było takie trudne, wystarczyło jedynie mieć odpowiednią sumę na koncie, to jak najbardziej mógł znaleźć się jakiś bogacz, który wpadł na genialny pomysł, że przyjmie władzę w karaktyce. Jedyne co musiał zrobić, to kupić jakąś konkretną ilość cylindrów z partii, przykładowo w skarbcu Imperatora, bo ich 20 tysięcy, znaleźć dobrego dawcę genetycznego, czyli zapewne jakiegoś w miarę sprawnego fizycznie, i posługiwać się bronią, i zabrać się do produkcji. W międzyczasie przydałoby się znaleźć jakiegoś dobrego dowódcę tej armii, który byłby w stanie ją pokierować. Zwłaszcza w sytuacji, gdy będziemy do czynienia z szalonymi klonami. no bo na tamtym etapie nikt jeszcze nie wiedział, że można wykorzystać Isamir, wobec tego klony, niestety, popadałyby w szaleństwo. Do tego, oczywiście, zebrać odpowiednie wyposażenie i gotowe. Mamy wojsko, które można wysłać w świat. I jeśli faktycznie byłaby to pokaźnych rozmiarów armia, nawet nie jedna, lecz kilka, bo chętnych do obania władzy mogłoby być więcej, i jeszcze do tego dorzucić kwestię szaleństwa, więc zapewne Krony niszczyłyby wszystko na swojej drodze, no to Republika, oraz tym samym Zakończonej mi by nie lada wyzwanie. Zatem takie wojny klonów byłyby dość krwawym konfliktem. Wydaje mi się jednak, że koniec końców Jedi okazałyby się lepsi i wygali, głównie ze względu na przewagę w postaci mocy oraz to, że Armia Szalonych Kronów z czasem byłaby coraz trudniejsza do opanowania i w efekcie popełniałaby coraz więcej błędów, które zostałyby wykorzystane przez siły Republiki w celu odniesienia zwycięstwa. I pozostaje jeszcze jedna kwestia. Jak w takim razie Palpatine miałby stworzyć Imperium i pozbyć się rycerzy Jedi? No bo o ile w trakcie wojny klonów na pewno Zakon straciłby jakąś część swoich członków, to jednak nie zostałby zniszczony całkowicie. A w takiej sytuacji Sirius nie miałby możliwości, by określić Jedi z dajcami republiki, a tym samym móc ich od tak po prostu zabić. Dodatkowo pamiętajmy też o założeniu, że wojny klonów miałyby zakończyć się najwcześniej w roku 35 przed bitwą Jawin, co daje nam dodatkowe 16 lat, które trzeba jakoś wypełnić. Ja bym to widział w taki sposób, że osłabiona przez wojnę republika potrzebowała nowego przywódcy, kogoś kto będzie w stanie odpowiednio ją pokierować i przywrócić dawną chwałę. Dla Papatina będzie to idealna okazja, żeby stanąć na trzech republiki i już na samym początku swojej władzy, pod pretekstem dobrej zmiany, przekształcić ją w imperium. Tylko, że w przeciwieństwie do wydarzeń z Pickway nie zacząłby rządzić od razu w taki sposób jakby chciał, bo po prostu nie mógłby tego zrobić. Pamiętajmy o tym, że przyszły imperator potrzebował 13 lat knucia Intyk, by móc zrealizować swój plan, więc też i w tym wypadku konieczne było, żeby trochę czasu upłynęło. Wobec tego wszystkie zamiary Palpatina na pełne przejęcie władzy można po prostu przesunąć na okres powojenny i lekko zmodyfikować, no bo teraz nie ma już takiego ogromnego konfliktu wojennego i to sterowanego osobiście, który mógłby wykorzystać do swoich celów. Ale nie wierzę w to, że tak jak się stało w Prequelach, to nie pojawiałoby się grono przeciwników władzy. Tylko, że tym razem byłoby ono przeciwko samemu Palpatinowi, a nie tak jak to było z separatystami. No i koniec końców doszłoby do jakiegoś konfliktu zbrojnego, co prawda nie na miarę wojen kronów, ale zawsze jakiegoś, a gdyby już takowy się pojawił, to na pewno Sidious by na nim zyskał. Innymi sposobami, ale i tak w jego trakcie, przyciągnąłby kina na ciemną stronę, ogłosił Jodaj z zdajcami z jakiegoś wytworzonego osobiście powodu i koniec końców, po jakimś czasie, jego imperium zyskałby taką formę, jaką dobrze znamy. No i to już będzie na tyle w tym odcinku, także jeśli wam się spodobał stawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał, no i nie w komentarzu co myślicie, po prostu standardowo komentarze są do waszej dyspozycji, piszcie co chcecie. Oprócz tego dziękuję wszystkim wspierającym to wsparcie, a jeśli ktoś z was nie dołączy jeszcze do tego grona, no to serdecznie zapraszam. No i widzimy się już niedługo w kolejnych filmach, także trzymajcie się, do zobaczenia, cześć, papa!